Cześć, witam Was i zapraszam na kolejny odcinek porannej trójpolówki. Ostatnio widzieliśmy się, kiedy zapraszałem Was na trzecie forum rolników agrobiznesu w Poznaniu. To forum już za nami i od tego zacznę. Słuchajcie, fantastyczna, wspaniała impreza. Było nas ponad 1300 osób z całej Polski. Znakomici goście z ministrem Ardanowskim na czele, znakomici prelegenci z dyrektorem Jerzym Plewą z DG Agri z Brukseli. Na czele mnóstwo innych wspaniałych prelegentów na panelu głównym i na panelu tematycznym. Wspaniała atmosfera, dużo fajnych, merytorycznych dyskusji i panelowo, i pozapanelowo w kuluarach, bo tam się też bardzo dużo dzieje. Słuchajcie, naprawdę to, co się też wydarzyło na koniec, po zakończeniu forum, czyli genialny koncert Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu oraz jubileuszowy tort to Bagar Polska z okazji 25-lecia istnienia. Naprawdę fenomenalna rzecz. Dużo by tu opowiadać, ale odsyłam Was na naszą stronę topagrar.pl. Tam znajdziecie i relacje foto, i relacje tekstowe z poszczególnych paneli i sesji głównych. Znajdziecie także film, skrót tego, co się działo. Naprawdę działo się dużo. Zajrzyjcie koniecznie jeszcze dziś i zobaczcie, naprawdę było warto. Przepraszamy tych, którzy nie zdążyli się zapisać, ale tak jak Was informowaliśmy wcześniej, musieliśmy zamknąć zapisy już 5 dni przed forum, bo po prostu został przekroczony limit miejsc dostępnych. Sala Ziemi ma też swoją ograniczoną objętość i nie wszyscy chętnie mogliby się zmieścić. Ale to też tak, też Was zachęcam, bo forum będzie w kolejnych latach, żebyście już wcześniej się zapisywali. Te zapisy były uruchomione już 2 miesiące przed imprezą, więc pamiętajcie, w przyszłym roku, jeżeli chcecie z nami być, zapiszcie się po prostu wcześniej, lepiej od razu, jak tylko będą te zapisy uruchomione. I właśnie dlatego, że w przypadku forum mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy wcześniej zamknąć zapisy miejsc, to już Was teraz informuję, że podobnie może być z ograniczoną liczbą miejsc. Znaczy, ograniczona liczba miejsc jest zawsze, ale że te zapisy mogą skończyć się nieco wcześniej. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o nasze seminaria oprawowe, które już w styczniu w 4 lokalizacjach w całej Polsce. I no, warto już dzisiaj się zapisać, bo zapisy już trwają od ponad tygodnia na te seminary. Już jest bardzo dużo osób zgłoszonych i każdego dnia przybywają kolejni. Także zachęcam Was, żebyście już teraz weszli na nasz portal topagrar.pl. Znajdziecie tam informacje o zapisach na nasze seminaria uprawowe. Wejdźcie w ten artykuł, tam znajdziecie link do formularza, w którym możecie wybrać sobie lokalizację, jedną z 4 lokalizacji. Jesteśmy w okolicach Lubina, w okolicach Opola, w Poznaniu i jesteśmy także na Warmii i Mazurach. Także słuchajcie, w tych lokalizacjach wybierzcie to, gdzie jest Wam najbliżej albo najlepiej Wam jest dojechać w danym terminie i bądźcie koniecznie, bo naprawdę będzie się działo. Po tym trudnym roku będzie bardzo wiele porad i wskazówek odnośnie tego, co i jak zmienić, poprawić, ulepszyć w naszej agrotechnice, żeby po prostu nadal produkować jak najbardziej efektywnie i żeby mieć z tego oczywiście jakieś wymierne zyski. A zatem zachęcam, żeby nie przedłużać, seminarium uprawowe to Bagar Polska już w styczniu. Ja tutaj mogę obiecać, że zaproszę w najbliższym czasie do trójpolówki dr Marię Walerowską, która od lat też w tych seminariach uczestniczy, jest współorganizatorką i trzyma też nad tym pieczę także merytoryczną. I ona Wam w szczegółach opowie, co i jak na seminariach. A ja chciałbym przejść już po forum i po seminariach do tych bieżących spraw, bo jest naprawdę dużo się dzieje. Zbliżałem się już wielkimi krokami święta, bo to właściwie końcówka listopada, to za chwilę już ten grudzień zacznie szybko nam uciekać. Nawiążę trochę do pogody, bo widzicie, co się robi. Niech Was nie zmyli to słońce, które tutaj świeci mi do samochodu, bo mimo tego słońca termometr pokazuje minus 3. O, właśnie tutaj mijam
rolników, którzy próbują, walczą z wiatrem, próbują przykryć buraki cukrowe, bo jeszcze wiele buraków jest na pryzmach, na polu, czeka na odbiór z cukrowni. No jest minus 3, akurat tutaj u nas w zachodniej Wielkopolsce w nocy tam było minus 5 do minus 6, ale pisaliście już do nas dzisiaj rano na dotopagrar.pl, że no na wschodzie jest dużo zimniej i na południowym wschodzie, bo i minus 10 i gdzieś tam minus 15 się nawet trafiło. Także jest zimno, będzie jeszcze zimniej. Na dzisiaj ostrzeżenia są takie, że w nocy też będzie i zimny wiatr, i duże przymrozki, i będzie padał też i śnieg z deszczem, i deszcz nawet tutaj na zachodzie też, także mogą być gołoledzie. No, z jednej strony co się dziwić, idzie zima, tak? Idzie zima, no i daje o sobie znać. Różne są prognozy na tą zimę, słyszałem naprawdę różne wersje, ale generalnie wszystkie są zgodne, że ta zima nam trochę podokucza w sensie przymrozków, także ma być zimno. Miejmy nadzieję, że jak będzie silny mróz, to będzie też trochę tego śniegu, żeby ochronić te nasze oziminy, bo wiecie doskonale, że po tej długiej ciepłej jesieni one są bardzo dobrze rozkrzewione, w większości rzepak jest też bardzo wybujały, niektórzy skracali dwa razy, a znam takich nawet co trzy razy skracali ten rzepak. No i teraz, gdy przyszły silne mrozy bez śniegu, to wiecie, jak to się może skończyć. Także miejmy nadzieję, że tą zimę się jakoś uda przetrzymać. Podobno zawsze po bardzo suchym, upalnym lecie przychodzi ostra zima. No i jeżeli tak faktycznie będzie w tym roku, no to może nam troszeczkę tutaj nabroić. No ale bądźmy dobrej myśli. Ale przejdźmy do bieżących spraw. Powiem o tym, co się w ostatnich dniach działo najciekawszego i co Was najbardziej poruszyło. Bardzo Was poruszył, mieliśmy dużo komentarzy, dużo telefonów, maili w sprawie informacji, którą publikowaliśmy o tym, że prezydent podpisze już niebawem ustawę, nową ustawę, która umożliwi oddłużanie gospodarstw rolnych. Temat jest bardzo skomplikowany, nie mam czasu, żeby to dokładnie wszystko wyjaśnił, ale na naszym portalu topagrar.pl znajdziecie w dziale prawo informacje na ten temat, będziecie mogli sobie dokładnie przeczytać, jakie są założenia tej ustawy, kto będzie mógł skorzystać, gospodarstwo w jakiej sytuacji. I być może, jeżeli Wy też po tym trudnym roku macie problemy z płynnościami finansowymi i banki, że tak powiem, zaczynają się niepokoić, że jakieś tam raty nie wpłynęły na czas z tego roku, bo takie są sygnały od niektórych, że no nie udało się w tym roku spłacać tych zaległości, no to może warto zapoznać się z tym, czy Was też to będzie, czy nie. Odsyłam Was do tego artykułu w dziale prawo, w jaki sposób i kto będzie mógł skorzystać z tej nowej ustawy, którą już za chwilę podpisze prezydent Duda, więc ona wejdzie w życie też no, maksymalnie 14 dni od podpisu. Także zachęcam do lektury tego artykułu. Poza tym także to, co Was mocno interesowało, to no, status pomocy suszowej. Dane na dzisiaj są takie, słuchajcie, że wpłynęło do agencji wniosków na 2,15 miliarda złotych, a wiadomo, że pula, którą budżet państwa przeznaczył na pomoc suszową, to było 1,5 miliarda, zatem 650 milionów brakuje. No i teraz to, agencja jeszcze wypłaca w ramach tej puli, którą miała, bo nie wszystkie wnioski są jeszcze rozpatrzone i decyzje wydane, no ale za chwileczkę te pieniądze na wypłatę się skończą. Podczas naszego forum minister Ardanowski zapewniał, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski, te pieniądze otrzymają. Może się zdarzyć, że będzie jakieś opóźnienie, no bo te pieniądze brakujące trzeba po prostu gdzieś znaleźć. Ale zadeklarował, że wszyscy rolnicy te pieniądze trzymają i no, trzymamy ministra za słowo, że rzeczywiście tak będzie. Już wiele razy dał przykład na to, że słowa dotrzymał. Miejmy nadzieję, że tym razem tak będzie i wszyscy z Was, wszyscy poszkodowani, którzy składają wnioski, że tą pomoc otrzymają. No ale to jest jeden aspekt tego. Drugi jest taki, że no, skończył się ten krajowy limit de minimis i też ci z Was, którzy mieli straty poniżej 100% i wnioskowali o pomoc suszową z puli de minimis, no też będą musieli poczekać przynajmniej do stycznia, kiedy nowy limit zostanie uruchomiony. Bądź też, co też jest możliwe, ponieważ minister prowadził rozmowy w Brukseli ostatnio na temat, żeby komisja zgodziła się ten limit zwiększyć jeszcze w grudniu.
No, szanse na to jakieś są, czy tak będzie, zobaczymy, ale gdyby się tak udało, no to być może te pieniądze uda się wypłacić wcześniej. No i podobnie z kredytami klęskowymi, bo teraz taka najpierw przez fala rolników przetoczyła się przez agencję, kiedy trzeba było te wnioski strzowe składać, a w tej chwili ci, którzy jednak potrzebują wsparcia kredytowego, bo no, z różnych względów się budżet w gospodarstwie nie spina, no to ruszyli do banków, no i wtedy też no, kredyty klęskowe z puli de minimis no, są wstrzymane, nie ma ich po prostu. I też mamy w tej sprawie dużo maili, telefonów, jesteście zaniepokojeni co teraz. No, no niestety, taka jest sytuacja, trzeba to jakoś przeczekać, mieć nadzieję, że ten problem de minimis się też rozwiąże niebawem. To jest kolejny element, ale jest jeszcze jeden, mianowicie ten, który dotyczy zakończonego dwa dni temu, czyli we wtorek 27 listopada, naboru wniosków na, o przyznanie pomocy tym gospodarstwom, które ucierpiały w zeszłym roku w wyniku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Tam, gdzie uprawy były zniszczone, gdzie rolnicy składali wnioski do gmin, i gdzie gminy albo sporządziły protokoły i skierowały do wojewody, ale ponieważ nie było wtedy stanu klęski ogłoszonego i przynajmniej nie wszędzie i nie było, nie wszyscy mogli się załapać na nabór wniosków z tego tytułu, no to teraz ci wszyscy mieli szansę te wnioski złożyć. No ale często było tak, że wniosek był złożony do gminy, nawet protokół gmina zrobiła, ale ponieważ nie było sygnału do wojewody, nic z tym protokołem nie zrobili. Teraz w ostatnich dniach była szybka akcja drukowania tych wypełnionych wtedy protokołów, wypełniania, podpisywania, wysłania do wojewody. Rolnicy dostawali kopię tego, co zostało wysłane do wojewody i dopiero z takim protokołem można było wniosek złożyć. Nie wiemy jeszcze, ile tych wniosków spłynęło, bo agencja nie podała takich danych. Jak tylko się te dane pojawią, to oczywiście Wam też o tym napiszemy na topagro.pl. No i czekamy na informację, bo jestem ciekaw, jaka jest skala tej pomocy, ile było chętnych, ile wnioskowało o tą pomoc. No ale tu było też bardzo dużo z Waszej strony zapytań, czy mogę, czy nie mogę, a jeżeli miałem straty, a nie miałem protokołu, a nie było wniosku. No jeżeli nie było wniosku wtedy złożonego, no to nie można nic post factum zrobić. Jeżeli był wniosek do gminy złożony o szacowanie strat, to wtedy można było coś zrobić. Jeżeli nie było wniosku, to niestety dzisiaj post factum, rok ponad, czy półtora roku po tym zdarzeniu już nic nie można było w tej materii zrobić, ta pomoc po prostu przepada. No więc czekamy na rezultat z agencji, co się będzie działo. Poza tym bardzo dużo piszemy teraz na topagro.pl w sprawie planu nawozowego i tej nowej dyrektywy azotonowej, obowiązków, które wynikają od tego roku dla gospodarstw rolnych. Zachęcam do Was do tego, żebyście przeczytali te artykuły. Jest cała taka seria bardzo ciekawa, która wczoraj i dziś na naszym portalu autorstwa Tomka Czubińskiego, który ten temat rozpracował wnikliwie. I są to bardzo obszerne materiały, ale takie bardzo przydatne i nawet możecie dzięki temu sami sobie obliczyć to, w jaki sposób sami ten plan wykonać i dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić. Także gorąco Was zachęcam, żebyście w sprawie tego planu nawozowego także zajrzeli na portal. Tym bardziej, że mieliśmy od Was bardzo wiele zapytań na temat tego, do kiedy można stosować i jakie nawozy w tym roku w związku z tymi nowymi przepisami, czy na gruntach ornych można, czy nie można, do kiedy można, tak? Tak samo trwałożytki zielone. O tym wszystkim też pisaliśmy Wam w listopadzie na topagro.pl, ale to wszystko jeszcze raz znajdziecie w takim podsumowaniu na naszym portalu wczoraj i dziś w artykułach. Zachęcam Was, żebyście też się z tym zapoznali. I tyle, rozgadałem się strasznie, ale to nic, bo dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze raz zachęcam, żebyście zaglądali regularnie na topagro.pl. Ja postaram się dla Was teraz też trochę częściej nagrywać niż dotychczas. Mam nadzieję, że ta rybalówka będzie też taka bardziej regularna. A zatem dziękuję za dziś, trzymajcie się ciepło. Jeżeli macie jakieś problemy, jakieś sprawy, piszcie, dzwońcie. Topagro Polska jest do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.